związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego, to jest sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji odbyło się 3 lipca w godzinach od 18 do 19 z minutami. Skład komisji potwierdzony został na liście obecności, kworum było. Zapoznaliśmy się z bieżącą korespondencją, pism tradycyjnie było sporo, a jeszcze więcej projektów uchwał, które Państwo będziecie mieli okazję za chwilę czytać. Co jeszcze? No właściwie tyle, bo większość spraw to są projekty, które podaję za chwilę przedstawienie. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Infrastruktury? Proszę bardzo. Znaczy, ja nie tylko z Komisją Infrastruktury, co z obszarem infrastruktury, bo byłem ostatnio na spotkaniu na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i nic nie było o tym, że jedna z takich poważniejszych ulic na Wolnej Polskiej została na 2,5 miesiąca zamknięta. ZIKI prawdopodobnie nie zawiadomił Rady Dzielnicy, no, nie było żadnych materiałów. Jest porozumienie między nowym dyrektorem ZIKI a prezesem firmy, która buduje. Od 26 czerwca do końca sierpnia ulica Mokrańskiego jest zamknięta w celu przebudowy infrastruktury. Tylko że tę infrastrukturę nie wiem, czy będą 2 tygodnie przebudowywać, a przez zresztą część czasu służy im zamknięcie ulicy jako parking, dojazd dla samochodów na te budowy, bo do tej pory jak dojeżdżali, to w taki sposób blokowali tą ulicę, że non stop płacili mandatów starzy, więc pozbyli się tego tematu. I chciałem zapytać Państwa, czy uważacie, że takie działania z ZIKIT-u w ogóle, o czym one świadczą, że pomija się mieszkańców, bo nie ma żadnego zawiadomienia, od kiedy jest ZIKIT zamknięty, do kiedy nie ma tam żadnego dziennika robót, typu, czy dobrze wykonują zgodnie z planem. No wszystko to jest na takiej zasadzie, że są zamknięci i do końca sierpnia mają drogę gminną w swoim, że tak powiem, użytkowaniu. I no jestem tym oburzony, ponieważ uważam, że nie po to są rady dzielnicy, żeby były tak pomijane. No i to jest takie moje uwagi. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie, pan przewodniczący też. No, faktem jest to, że oficjalnie kończonej informacji nie było. Nieoficjalne też nie było, a teraz znaki objazdowe informujące o tym, że coś takiego nie miało miejsce, stało im 2 tygodnie wcześniej. Natomiast praktycznie nie informują o czasowym okresie zamknięcia tej drogi. A racją jest to, że pojazdy, faktycznie pojazdy budowy w tej chwili tą drogę wykorzystują jako parking, bo fizycznie przy drugim bloku, który stawia, już nie mają możliwości zatrzymania nigdzie samochodu. Jak tylko na drodze. W związku z tym przechodzimy do punktu A, to jest projekt uchwały w sprawie zadania powierzonego budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem. Chciałbym Państwa poinformować, że do tego projektu został także dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. W związku z tym otwieram dyskusję nad tym wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie właśnie tego wymogu przy procedowaniu projektu uchwały według druku 6513. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podjęcie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym wniosek został przyjęty i przechodzimy do procedowania projektu uchwały. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektu. Szanowni Państwo, uchwała Rady Dzielnicy Ryzyko Zdrowia
realizacji swojego zadania proponowanego budowa przygotowała gminy dla zaświetlenia w 2013 roku. Listę rankingową zadania powierzonego rozszerza się o nowe zadanie kontynuacji przebudowy drogi oraz chodnika ulica Kronowice na odcinku od ulicy Przemnej do ulicy Kronowica 17C. Uzasadnienie: po rozstrzygnięciu przetargu na budowę chodnika ulicy Tarnoczeskiej pozostały środki w wysokości 188 060, które należy zagospodarować. Sytuacja jest taka, że są to środki inwestycyjne. W tym momencie tylko w ulicy Kronowica mamy gotową dokumentację do zagospodarowania tych środków. Możemy podjąć tylko taką decyzję, ale to nie potrzebuje żadnej. 188 tysięcy wraca do budżetu miasta. Oczywiście nasza uchwała nie przesądza o tym, że Rada Miasta podejmie uchwałę i będziemy realizować tą planowicę, natomiast no, jest szansa na to, że jeszcze się uda w tym roku. Odcinek dokładnie to jest od ulicy Przemnej do ulicy Kronowica 17. Państwo jeździcie tamtą drogą, faktycznie ten odcinek jest w trzech czy czterech miejscach zapadnięty, no i wymaga naprawy. To około 50 metrów bieżących na wierzchni. Tym razem to budowa. Także tam będzie no, dosyć głęboki wykop. Na pewno będzie droga zamknięta, jeżeli dojdzie do tej inwestycji. Dziękuję. Czyli ja chciałbym Państwa monitorować, że bardzo pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały. Faktycznie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o te zadania powierzone, tak jak Pan Przewodniczący przedstawił. W tej sytuacji teraz na początku lipca no nie ma już możliwości, aby wprowadzać jakieś nowe zadanie o charakterze inwestycyjnym z projektem, także to nie ma innej w zasadzie możliwości, innego, nie ma pola manewru. A tutaj faktycznie jest projekt, jest dokumentacja przygotowana, także można będzie realizować. Ja też tam oglądałem ten odcinek ulicy Kronowica, on faktycznie remontu wymaga. Co do chodnika, no to mam pewne wątpliwości z jednej strony, bo tam jest kostka i ten chodnik wygląda bardzo dobrze. Nie wiem, czy jest sens zdejmować i budować nowy. Z drugiej strony stan tego chodnika no, wskazuje na to, że jakiś remont czy wymiana byłaby potrzebna. Ale zarząd oczywiście ten projekt, tak jak wspomniałem, zaopiniował pozytywnie. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr druku 6513 w sprawie zadania powierzonego budowa i przebudowa miejsc gminnych wraz z oświetleniem w 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I widzę, tym samym uchwała została podjęta.